małe dopowiedzenie do lekcji siódmej, a ściślej trochę większe doprecyzowanie tego, jak działa Yield, ponieważ powiedziałem, że Yield to taki return, co jest prawdą, który wykonuje się po kolei sekwencyjnie, co też jest prawdą, ale nie dopowiedziałem, iż nie da się wykorzystać tego mechanizmu z Yield tak po kolei, to znaczy pojedyncze wywołanie funkcji nie uruchamia tylko jednego Yield, Raz wywołana funkcja, w tym wypadku nasza yield presentation, będzie uruchamiała i tak wszystkie naraz, jakby te yieldy. Zatem jedno wywołanie i tak wygeneruje od razu zbiór. Dop dopowiadam to, ponieważ nie chcę, byście mieli wrażenie, że można sobie wywoływać tak pojedynczo kolejne yield presentation. I będą się pojawiały kolejne wyniki, jakby to był faktycznie taki zwykły return. Przyjrzyjmy się przykładom, to myślę, że będzie to bardziej wyjaśnione, doprecyzowane, tak, żeby zamknąć temat tego yielda i żeby nie było tutaj jakichś niedomówień. Popatrzcie, mamy prostą funkcję yield presentation, która tym razem przyjmuje jakiś argument. Przy okazji pokażę, że ten argument. Przy kolejnych wywołaniach będzie pamiętał swoją własną zmianę. No i tutaj najpierw zwracam bezpośrednio ten argument, później przed drugim Jeldem zwiększam sobie argument o jeden, i tutaj będzie to już zwrócony element. O jeden większy, ale tutaj, kiedy do tego elementu dodam sam siebie, to nie będzie to te pierwsze a, ale to już będzie to zwiększone a, zatem to a zostanie jakby zapamiętane. No tak, bo to mimo, że funkcja tutaj zwraca kolejne wyniki, to ona tak jakby jest ciągle kontynuowana. Jest to taka jakby iteracja, nie rekurencja. I tutaj do końca jeszcze a na końcu będzie pomnożone samo przez siebie i również zwrócone. Generalnie widzimy, że są tutaj cztery yieldy. To znaczy, że ta funkcja, kiedy Ją wywołam, stworzy czteroelementowy, jakby zbiór wyniku. Z tym, że to nie jest taka klasyczna lista, tylko pewien obiekt, taki tak zwany generator. Zresztą zobaczcie. Tutaj przywołuję sobie właśnie naszą yield presentation w pętli for. I to yield presentation jest traktowane, jakby było zbiorem, bo rzeczywiście to jest zbiór. Takie jedno wywołanie tego yield presentation to jest tak naprawdę taka ukryta iteracja. To jest czterokrotne uruchomienie naszej funkcji, z tym, że. Takiej właśnie tutaj kontynuowanej. Zatem to i faktycznie będzie reprezentować kolejne wyniki. Okay? Tutaj jest taka ukryta, nie widać jej wprost, taka ukryta takie ukryte rzutowanie, ponieważ te yield presentation tutaj tak naprawdę ono nie zwraca listy, ale tak zostało potraktowane jako lista, ewentualnie krotka. Jeżeli sobie tutaj spojrzymy, to ten mechanizm też już pokazywałem, tu jest takie jawne rzutowanie, czyli wywołuje sobie yield presentation i wszystkie te wywołane wewnętrzne kolejne yieldy na raz zostaną wstawione do listy. Ale Popatrzcie teraz na to, to to pozwoli Wam jakby zrozumieć, że nie da się tak pojedynczego tylko elementu zwrócić i sobie funkcja gdzieś czeka. Popatrzcie. Jeszcze może tylko uruchomimy tę część i zobaczmy, tutaj mamy for i to są te elementy 5, 6, 12, 144. Wywołuje yield presentation dla piątki i najpierw jest piątka, potem jest o jeden więcej, potem jest ta szóstka dodana do szóstki, a potem dwunastka pomnożona przez dwunastkę, o tutaj ta pętelka for o jest właśnie w tej linijce tutaj mamy właśnie jako listę czyli zinterpretowana nasza funkcja wszystkie te yieldy kolejne zwracają jakieś tam wyniki i tutaj rzutuje je jawnie na listę i mamy tę samą listę a teraz zobaczcie tutaj V1 przypisuje do V1 yield presentation od 5 i teraz no właśnie, tu jest ten myk. To nie jest tak, że V1 będzie pierwszym wynikiem, czyli okay. będzie tym A, czyli piątką. Nie, nie, nie. V1 jest zbiorem którym już są te wszystkie wyniki, to jest taki specjalny zbiór, o zobaczcie, on jest tutaj generator object, to jest taki właśnie generator i ten generator jest pewnym obiektem, który jak wyświetlę, no to tutaj nic mi to nie powie, on gdzieś w pamięci zajmuje jakieś dane. Zobaczcie, że drugie wywołanie V2 to jest jakiś obiekt w jakimś innym miejscu pamięci, przy czym zarówno V1, jak i V2 zawierają wszystkie już wyniki, czyli jeżeli bym sobie teraz użył takiej specjalnej funkcji next, która pobiera mi teraz z V1 i V2 kolejne wyniki, to będę miał, popatrzcie, tutaj jest, to jest ta linijka, print next V1, next V1, next V1, next V1, czyli teraz w tym obiekcie generatorze znajdują się już te wszystkie wyniki, one tam siedzą i teraz funkcją next mogę się do nich dobrać. Zatem next od V1, next od V1, czterokrotnie wywołanie tej funkcji na V1 zwróci mi, o przepraszam, tu dokładnie, zwróci mi no właśnie te wszystkie elementy w przypadku uruchomienia z piątku. I tutaj V2, popatrzcie, to nie jest drugi element, tylko to jest znowu cała lista jeszcze raz wygenerowana. Zatem jednorazowe wywołanie Yield Presentation ma w sobie ukrytą taką iterację tej funkcji, czyli ona się wywoływać będzie dla kolejnych yieldów. Jakby na raz, a nie że tylko jeden. Oczywiście, jak się przyjrzymy temu mechanizmowi od środka, to rzeczywiście najpierw jest zwrócony to. Tak, potem jest zwrócone to, czyli taki return zawieszony. Yy, ale dla nas, kiedy wywołamy raz taką funkcję, to i tak będą wszystkie, jakby na raz, elementy zwrócone. Stąd to jest taki generator zbiorów, byśmy powiedzieli. Takie, taka funkcja może być traktowana jak taki generator zbioru, gdzie bardzo precyzyjnie definiuje, jak kolejny element ma się utworzyć, wygenerować. I nie będzie tych elementów więcej niż jest tych yieldów. O, <laughs> ktoś dzwoni. Zatem właśnie dlatego, kiedy tu stworzymy sobie v3 jako ten obiekt generator, tak, czyli ten obiekt tego generatora, który tam w sobie już wszystkie te yieldy ma, to możemy go na przykład rzutować na listę, czy tutaj jak w przykładzie niżej na krotkę, ponieważ ten list i ten tuple domyślnie wszystkie te elementy w tym generatorze jakby pobierze, spakuje w nową strukturę. Dlaczego lista i krotka, a nie na przykład słownik? Sprawdźcie co się stanie, gdy będzie słownik. Otóż chodzi o to, że te kolejne elementy mają indeks zerowy, pierwszy, drugi, trzeci, a więc pasują do krotki, pasują do listy, nie pasują do słownika. Małe podsumowanie. Zatem wywołanie funkcji yield nie zwraca pierwszego wyniku. Ale zostaje uruchomiona taka niewidoczna iteracja, tak długo aż odpalą się wszystkie yieldy. Czyli sam yield, co do tego, jak mówiłem, faktycznie działa jak taki kolejny return, tylko tyle, że no my nie wywołujemy tego pojedynczo. To się wszystko gdzieś tam dzieje na raz. A zwracany wynik to specjalny właśnie zbiorowy obiekt, generator, z którego to można utworzyć na przykład listę lub krotkę. Elementy muszą być indeksowane od zera, dlatego właśnie lista albo krotka. I teraz. A co gdy sobie pobiorę więcej niż było Jodów? Popatrzmy. Tutaj usunę taką linijkę, która była do tej pory komentarzem. Zinterpretujmy to. O popatrzcie, próbuję tutaj z obiektu V1. To był ten obiekt przy yield presentation 5, którego czterokrotnie przeczytałem, czyli pobrałem sobie te kolejne wyniki, a jest ich tylko cztery. Kiedy próbuję piąty raz pobrać, pojawia się wyjątek stop iteration, no i tyle. Po prostu nie ma tam więcej elementów. Tutaj mechanizm zwrócił błąd. Zauważcie, że kiedy rzutuję na listę, to ten mechanizm rzutowania wie, że należy pobrać tylko tyle, ile jest. Nie wywołuje się tu wyjątek, że pobrałeś za dużo. A kiedy tak ręcznie pobieram Nextem, to mogę wejść w no już problematyczną sytuację, kiedy pojawia się wyjątek, bo przeczytam za dużo. No ale tutaj możemy zawsze odpalić sobie, jak już dobrze wiemy, na przykład coś takiego, try, czyli spróbować obsłużyć wyjątek i powiedzmy, nic nie zrobić, jeżeli nie da się tego przeczytać, po prostu. Ominie taką sytuację. Zatem możemy kontynuować takie nextowanie, aż pojawi się wyjątek. To tak w ramach pewnego wyjaśnienia albo podpowiedzi. No i na koniec przykład, to jak można taki yield wykorzystać, skoro wiemy, że jest to pewien rodzaj iteracji i nie ma nic wspólnego z rekurencją. Tak na marginesie, tu na końcu w komentarzu, ja już nie będę tego omawiał, umieściłem rekurencję, czyli sytuację klasyczną, kiedy funkcja wywołuje samą siebie. Jest to bardzo eleganckie, taka rekurencja z reguły bardzo ładnie wygląda, no ale jest za sobą Tymczasem iteracja, jeżeli funkcję wywołujemy nie jako rekurencja, ale jako iterację i tu właśnie ten yield bardzo pomaga. No to pewne algorytmy może nie będą tak eleganckie w zapisie, ale na pewno bardzo szybkie. Zwłaszcza w porównaniu z rekurencją. Zobaczmy ten przykład na koniec. Zrobiłem tutaj funkcję fibo od Fibonacciego, która liczy kolejne elementy zbioru Fibonacciego do pewnej liczby, którą tu przekazuję w argumencie i właśnie tutaj wykorzystałem sobie nasz yield. Zatem kiedy w tej linii wywołam sobie naszą funkcję fibo po raz pierwszy, będzie tutaj argumentem duża liczba i będziemy chcieli uzyskać wszystkie elementy właśnie do tej liczby. To na początku zostanie wyświetlony napis start fibo. I to mamy dokładnie tutaj. Następnie mam zdefiniowane dwa pierwsze elementy tego ciągu, które właśnie zwracam tak po prostu, ildem. Pierwszy zwróć, drugi zwróć, zwróć 0, zwróć 1. Wiemy, że kolejne elementy to oczywiście suma dwóch wcześniejszych, zatem tu jeszcze mała kontrola, czy ktoś tam nie wpisał za małego n, no ale to powiedzmy, że szczegół linijka nie jest istotna, mogłoby jej nie być program przy mądrym użyciu funkcji i tak by zadziałał. No ale możecie sobie to przeanalizować tę linijkę sami. Najważniejsza jest ta pętla, popatrzcie. Dopóki moje n jest większe niż suma dwóch obecnych ostatnich elementów, które tu będą zawsze reprezentowane przez a1 a2, no to coś tam rób. I co masz robić? Ano, policz sobie tutaj sumę tych dwóch elementów i zwróć tę sumę. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, yield jest wewnątrz pętli, zatem kolejne wywołanie to iteracyjne tej funkcji wejdzie od razu w pętlę, która się nie skończyła. Do... A, co tu się dzieje? While będzie więc wykonywany. Pętla while będzie zwracała wynik, czyli jakby wychodziła z funkcji, ale będzie wznawiana przez kolejną iterację tej funkcji, tak by kolejny yield policzyć. Przy czym będzie kontynuowane po tym yieldzie. Zatem po tym zwróceniu sumy wykonają się jeszcze te instrukcje. Czyli przesunę się moim A1, A2 na obecne dwa elementy, czyli A1 stanie się dotychczasowym A2, a A2 sumą, która przed chwilą została policzona. Zatem ten yield wyjdzie z pętli, ale za chwilę przy nowym uruchomieniu tej ukrytej wewnętrznej iteracji policzone zostaną dwa elementy, while sprawdzi, czy te dwa elementy są odpowiednie w stosunku do mojego n, czyli czy to n jest jeszcze większe niż ta suma, policzy się nowa suma, zostanie nowa zwrócona i znów wyjdziemy z tej naszej funkcji fibo. Zatem, no mimo, że jest to na swój sposób skomplikowane, to jednak widzimy, że mechanizm jest silny, choćby dlatego, że zobaczcie, jak szybciutko te elementy są policzone dzięki iteracji. O, już są, cały zbiór. Spróbujcie sobie to przerobić na rekurencję takiego fibonacciego i zobaczyć, czy tak samo szybko zostanie to policzone. No, nie będzie to tak szybko policzone, a przecież to nie jest największa liczba, jaką tutaj możemy wpisać, ja akurat dałem 12 cyfrową. I to jest ta siła, którą można wykorzystać, kiedy się ten yield dobrze zrozumie. Chciałem to dopowiedzieć, żeby nie było jakiegoś nieporozumienia. No, staram się, żebyście jednak mieli może nie kompletną wiedzę, bo, bo nie wszystko w takim kursie można pokazać, ale przynajmniej to, co omawiam, żebyście jakoś tak lepiej zrozumieli. To tak w ramach pewnego dopowiedzenia do lekcji. Miłej reszty dnia.